Dzisiaj chciałbym Was zachęcić do kupowania obrazów. Siemano, siemano. Pełen spontan, nie jestem absolutnie przygotowany, w sensie żadnego skryptu, scenariusza nie zrobiłem pod dzisiejszy odcinek. Wypiłem z dwie kawy, więc mogę naprawdę mieć troszeczkę dziwny słowotok. Mega na mnie działa. Ogólnie kawa, jak piję jakiegoś Red Bulla, to tam do połowy resztę bym musiał wylać, bo naprawdę jestem od razu elektryczny, ale mniejsza z tym, słuchajcie. Chciałem Was zachęcić do kupowania obrazów, tak jak powiedziałem na wstępie. Oczywiście, no jeśli nie czujecie w ogóle, że to jest Wasz klimat, no to wiadomo, że nie powiście sobie niczego innego niż kupiony w Ikei gotowiec z, nie wiem, panoramą Manhattanu albo z żółtymi taksówkami z Nowego Jorku. Nie róbcie tego. Już lepiej za, podejrzewam, podobne pieniądze. Myślę, że w co drugim bloku jest jakiś, na każdym osiedlu jakiś malarz, który może się stara, który może jest lepszy, gorszy. Uwierzcie mi, że w Polsce są tacy zamiatacze, że to jest po prostu głowa mała. Ja czasami, bo też coś tam sobie maluję, czasami jak oglądam, co wiara z Polski robię, to jestem po prostu taki maciubki przy nich, ale też nie odchodzi. Czasami nawet jakaś sama taka ekspresja, albo nawet jakaś abstrakcja wsadzona w ładną ramę już daje jakiś klimat. Każdy na swój sposób może takie rzeczy interpretować. No a poza tym warto wspierać takiego malarza, bo raz, Wy macie coś, co zrobił człowiek własną ręką, a nie maszyna jakoś tam masowo, w co drugiej chacie jest coś podobnego. On ma jakieś motywacje do dalszych działań. O, ktoś kupił mój obraz. Może to jest też jakaś osoba, która potrzebuje tych pieniędzy, więc też robić jakiś dobry uczynek. Bardzo często, gęsto ci malarze nie są jakoś super zamożnymi ludźmi. No a poza tym dajecie szansę sobie i swoim potomkom, swoim dzieciom, wnukom i dalej, szansę, że być może akurat ten dany malarz, od którego kupiliście obraz, okaże się jakimś fenomenem za lat kilka, może już po Waszym odejściu. Ale zawsze w rodzinie waszej będzie, że ten dziadek, ta babcia kupili ten obraz i teraz on jest warty nie wiadomo ile. Ponieważ, posłuchajcie, gdyby Vincent van Gogh, nie mówić Vincent van Gogh, tylko van Gogh, bo tak się wypowiada prawidłowo to nazwisko, on zmarł w 1890, a malował jeszcze nawet z datami 1889, są nawet obrazy. No więc licząc, że to było jakieś 130 lat temu, co 30 lat uznaje się, że pokolenie to jest około 30 lat, czyli gdyby nie wasza mama, nie wasza babcia, nie wasza prababcia, tylko wasza praprababcia, bo to będą około 4 pokolenia temu żył Vincent i malował, gdyby ta wasza praprababcia wybrała się czymkolwiek w tamtych czasach do Holandii i kupiła za dosłownie śrubki obrazy od van Gogha, to wy bylibyście teraz multimilionerami, ale to multimilionerami. On wtedy z tego, co wiadomo, to on sprzedał prawdopodobnie tylko jeden obraz ze swojego życia i to w ogóle kupił jego jakiś znajomy, żeby w ogóle go wspomóc. No ale okazał się absolutnym fenomenem. Jego obrazy aktualnie, jak gdzieś tam zaobserwowałem, 280 milionów chyba euro. Czy to już na złotówki przeliczyłem? Sprawdźcie to. Ale no, tak czy siak, czy to będą euro, czy to będą złotówki, to jest kupa hajsu. No i być może ten malarz, od którego wy byście kupili dzisiaj obraz, okaże się, że będzie takim Vincentem za kilka pokoleń. A dlatego, że będziecie mieli obrazy w domu, to wasze dzieci też będą się wychowywały wśród tych obrazów. Czyli też będą być może potem dalej kolekcjonowały, przejmą po Was te obrazy, będą kolekcjonować dalej. Więc będzie to przekazywane z pokolenia na pokolenie. A poza tym zauważyłem, że jest coś takiego, że jeśli przebywasz dużo z taką sztuką, jaką jest na przykład malarstwo czy rzeźbiarstwo, to mam dziwne wrażenie, że stajesz się jakimś takim bardziej wartościowym człowiekiem. Zauważcie, jak jesteście w muzeum, no w muzeum raczej nie jest pełna impreza, stoją gdzieś tam pochowane te najczęściej panie, które pilnują, żebyś nie podchodził i dotykał obrazu,
nie zbił rzeźby, czy tam, wiesz, żebyś ogólnie czegoś nie naruszał, to jest ogólnie spokój. Chodzisz po muzeum, spokój, oglądasz obrazy, obcujesz ze sztuką. I zauważ, że najczęściej jak z takiego muzeum już wyjdziesz, to jesteś taki wyciszony, taki czujesz się troszeczkę, że liznąłeś troszeczkę sztuki, kultury, przyznajcie to mi. No ja na przykład tak mam, że jak wychodzę z takiego muzeum, to może nie, że czuję się jakiś ojejku dowartościowany, ale taki jeszcze chwilę ze mną są te obrazy, jeszcze chwilę sobie o tym myślę. I tak samo jakbyście takie obrazy, rzeźby mieli w domu, też wasze dzieci i wy może dzięki temu jakoś, kurde, to coś to daje przebywanie z takimi rzeczami. Jak powiedziałem, wypiłem dwie kawy i naprawdę szybciej mówię niż myślę, ale coś w tym chyba jest. I bardzo dobrym przykładem w tym momencie jest rodzina Kossaków. Znacie pewnie nazwisko Kossak, w szczególności Wojciech Kossak. Wojciech Kossak to miał rozmach. Trochę duży ten obraz. I widzicie pewnie jeźdźców na koniach, żołnierzy, jakieś pola bitewne. No on takie akurat sceny najczęściej malował, ale możecie powiedzieć, kurde, jaki Wojciech Kossak? Przecież Jerzy Kossak, a Jerzy Kossak to jest jego syn. Czyli ewidentnie syn, przebywając cały czas w domu, gdzie ojciec malował, czy w jakimś tam warsztacie, czy w jakimś tam w jakiejś pracowni raczej, no jakoś się tym zaraził i został też naprawdę mega uznawanym malarzem. Nie tylko syn, bo jego córka Magdalena Samozwaniec była pisarką satyryczną. Kolejna córka Kossaka, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, na pewno wam to nazwisko coś mówi, też dramatopisarka, poetka. No ewidentnie takie coś potem przechodzi na dzieciaki. No tak naprawdę, no to my wychowujemy swoje dzieci i to od nas dużo zależy, kim finalnie zostaną. No i być może obudzicie w swoich dzieciach jakieś talenty, o których wcześniej dotychczas nie wiedzieliście. A więc kupujcie po prostu polskie obrazy, najlepiej polskie, tak jak na przykład dobrym przykładem są bardzo zamożni ludzie. Dlaczego oni kupują w ogóle obrazy? No bo wiedzą, że to jest dobre ulokowanie pieniędzy w małą przestrzeń. Naprawdę na małej przestrzeni, ja nie mówię wam, żebyście kupowali obrazy za dziesiątki, setki tysięcy, no bo wiadomo, że tutaj mówimy raczej o kilku stówach za obraz, 1000, 2000, ok, to jeszcze podejrzewam, że każdy może gdzieś tam sobie uciłać i wydać, jeśli oczywiście to lubi, kocha i chce takie coś mieć. Nie? Nikogo nie zmuszam, że biegajcie, szukajcie malarzy i kupujcie obrazy. Ale na przykład takie dwie najbardziej, które mi się rzucają, osoby w Polsce, które mi się kojarzą z kupowaniem sztuki, to jest oczywiście Wojciech Fibak, tenisista, znacie pewnie to nazwisko, i on ujawnił się, bo tak naprawdę wszyscy się kitrali z tymi obrazami, nie wiem, bali się, że może ktoś, wiesz, będzie chciał im to zabrać, ale Wojciech Fibak w 90-tych latach ujawnił się z tym i w ogóle jego obrazy są wypożyczane do różnych wystaw w różnych miastach w Polsce i najczęściej kupował i kupuje chyba nadal polskich malarzy. Właśnie nie wiem, czy on coś ma Kossaka, na pewno Boznańskiej ma dużo obrazów, chyba bardzo uznaje Boznańską Wojciech Fibak. No i oczywiście nasza poznańska pani Grażyna Kulczyk, naprawdę wielki mecenas sztuki, tak to można powiedzieć. Jej kolekcja zdaje się, że jest wyceniana na 100 milionów euro. Wiele, wiele rzeczy możecie zobaczyć w poznańskim Starym Browarze, tam są w ogóle takie zajebiste, fajne rzeźby. Myślę, że to też należy do tej kolekcji. Ponoć w tym hotelu, który znajduje się, nie pamiętam nazwy tego hotelu, ale hotel, który znajduje się w Starym Browarze, w pokojach są naprawdę niezłe dzieła sztuki, także można, przebywając w tym pokoju, obcować naprawdę z niezłymi dziełami. No i widać, że ta bogata wiara w to inwestuje, czyli to nie jest głupie, to jest inwestycja. To na pewno taki obraz nigdy nie straci na wartości. Jeśli już swoją wartość posiada, to z każdym rokiem tym bardziej zyskuje na wartości. Także jest to jakaś lokata. No także pokrótce mówiąc, mam nadzieję, że cokolwiek z tego zrozumieliście, bo tu naprawdę wysypałem z wiadra wszystkie swoje myśli w te parę minut. Nie wiem, czy to było dość składne, ale nawet nie chcę tego za bardzo przycinać, ciąć i w ogóle mam nadzieję, że będzie to może taki śmieszny odcinek natrzaskany kofeiną. Łukasz opowiada o tym, żebyście kupowali obrazy.
Także zachęcam wszystkich. Zobaczycie, że to Was wciągnie. Jeśli kupicie jeden, za chwilę będziecie chcieli mieć drugi. Wyrzucicie te wszystkie IKEA-owskie nadruki na płótnach, które one są też nadrukowane na płótnach, ale podejrzewam, że to wszystko wyjebiecie i będziecie woleli mieć obrazy namalowane ludzką ręką, a nie drukiem maszynowym. Kończę, bo naprawdę... Kończę na dzisiaj, bo naprawdę dwie kawy dla mnie to jest morderstwo. Także kupujcie polskie obrazy. Siemano.